Prawdopodobnie słyszeliście o tym, że w Japonii jest dużo takich dziwnych teleturniejów. Dzisiaj jednak chciałbym wam opowiedzieć o jednym programie telewizyjnym, który nazywa się Wa Damasareta Taisho. Jest to program, który jest trochę specyficzny, dlatego że polega głównie na tym, że są po prostu pranki, prankuje się ludzi i ludzi tam występujących. No i jest to program, który jest bardzo nieregularny w zasadzie. Może być raz w roku, może być dwa razy w roku i terminy są bardzo nieoczywiste. W zasadzie zależy od tego, na czym produkcja właśnie stoi. Jak już wspomniałem wcześniej, program polega na prankowaniu ludzi. I tymi ludźmi mogą być różni celebryci albo w zasadzie trochę randomowi. Jest również grupa hostów, czyli tych prowadzących, i oni mniej więcej właśnie, powiedzmy, oceniają występ uczestników i oceniają pod tym względem, że na przykład ktoś może wygrać jakąś tam nagrodę. Po raz ostatni, kiedy się uśmiecha. Zaczynamy. Więc jaką zrobiła minę? Taka. I jaka odległość? Jedzie, 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 jedzie. Więc mierzymy. 18 metrów. Tak jak wspomniałem, właśnie chodzi o tę rywalizację. Ma jedną minutę, żeby wydostać się z nierozerwalnego więzu. Start! Boję się. Dobrą minę zrobił. 40 sekund. Odliczanie się nie zatrzymuje. Jeszcze 30 sekund, powodzenia! Co zamierzasz zrobić? Przepraszam! Poczekajcie! Do widzenia, Uchima. Oh, damn! Uchima! Mój Uchima! Jak to? Nie dało się tego rozwiązać. Spójrzcie na jego nogę. Sukces! Dzisiaj będziemy robić serowy fondue. Mam myśl po prostu, żeby zrobić serowe fondue. Wlewamy mleko, otwórz proszę białe wino. Pospiesz się, bo zaraz będzie ranek. W połowie surowe. Po upływie pełnego czasu. O, bardzo dobre. Co jest? Co? Motoya! Kto się nazywa Motoya? Motoya. Więc taki prank. Co myślisz? O! Znajoma postać mniej więcej? Okej, tutaj jest jakaś chyba ekranizacja tego serialu, więc ta pani jest aktorką.
więc promuje obecnie właśnie swój film, zachęca, żeby ludzie przychodzili do kin w Japonii. To jest bardzo popularne, że aktorzy właśnie występują w programach telewizyjnych i zapraszają wszystkich do obejrzenia tego filmu w kinach. Cały czas piję wodę. O, są. Tych dwóch gości to są znani z grup właśnie idolskich. Co to? Wow. Więc ten tytan myśli, że on wyskoczy z tego stołu i ich przestraszy, ale prawda jest taka, że to jest odwrotny prank i oni mają bazuki, więc teoretycznie ten myśli, że wyskakuje ich przestrasza. Fakt jest taki, że to oni jednak jego postarają się przestraszyć. Pięknie prosto w głowę. Weszło, weszło. Weszło mi do oczu. Zobacz do tyłu, zobacz do tyłu. Kto przyszedł? Czy możecie się przedstawić? Jestem Sakamoto z grupy V6. Nie rozumiem nic. Bardzo nam się podobało. Proszę go odprowadźcie. A, już widzę, już widzę. 5 sekund, 4, 3, 2, 1. Się chyba wystraszył. On miał wystraszyć, a sam się wystraszył. Odwrotny prank. Jak tak będziesz robić, to jak mam ci zaufać? To jest właśnie lider tej grupy hostów. On jest pozbawiony dźwięku. Więc tym razem jest z Death Note Ryuk. I on myśli, że to jest właśnie odwrotny prank. Ale prawda jest taka, że ta bazuka, którą trzyma lider, nie ma kremu. Więc za to bazukę z kremem ma właśnie ten Ryuk. Więc to jest odwrotny, odwrotny prank. Ale tylko imię napisał. Popatrzcie tutaj. To chyba tak nie miało wyglądać.